przepis na pyszną babkę puchową. Nie sposób sobie wyobrazić świąt wielkanocnych bez wszelkiego rodzaju pysznych ciast i deserów. Jednak często nie mamy czasu na przygotowanie czegoś samodzielnie, dlatego przedstawiamy przepis na niezwykle łatwą i szybką, a co najważniejsze, niesamowicie pyszną babkę puchową o bardzo delikatnym smaku, który na pewno zachwyci całą rodzinę. Do przygotowania tej pysznej babki puchowej potrzebne są następujące składniki. Jajka, margaryna lub masło, cukier, mąka ziemniaczana, mąka pszenna, olej, proszek do pieczenia i ocet. Najpierw przesiewamy mąkę ziemniaczaną. Przesiewamy również mąkę pszenną. A także proszek do pieczenia. Te trzy składniki musimy pomieszać i na chwilę je odstawiamy na bok. Kroimy margarynę lub masło na mniejsze kawałki, aby łatwiej można było je miksować i ucieramy mikserem właśnie masło bądź margarynę razem z cukrem. Dosypujemy cukier i ucieramy. Następnie dodajemy jajka, wszystkie 6 jajek należy wbić. Dodajemy je pojedynczo i miksujemy. Następnie dodajemy wymieszane 3 składniki, mąkę pszenną, ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia do wymieszanej przed chwilą masy i dokładnie mieszamy. Dodajemy teraz olej, dokładnie 6 łyżek oleju. I mieszamy. Na koniec dolewamy ocet i dokładnie mieszamy. Teraz przygotujemy formę babkę. Smarujemy ją masłem bądź margaryną. Dokładnie należy ją natłuścić. Następnie posypujemy mąką. Nadmiar mąki możemy wysypać. Dodajemy do formy masę. Równomiernie ją rozkładamy. Później łopatką możemy dokładnie wyrównać masę. Dodajemy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni, po czym zmniejszamy do 160 i pieczemy przez godzinę i 15 minut. Tak wygląda efekt finalny. Babka jest niesamowicie puszysta, delikatna, szybka w przygotowaniu, więc warto ją wykonać. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegad nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.